Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry panie Wojewodo. Dzień dobry państwu. Pewnie pan śledzi komentarze po niedzielnej konwencji. Między innymi pojawiają się takie oto postulaty: 800 plus dla pracujących. To lider PSL-u, Władysław kosiniak kamysz Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, proponuje, by waloryzacja 500 plus obowiązywała już przed wyborami od 1 czerwca. A na dokładkę jeszcze należałoby podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Czy o to właśnie chodziło? O to, by ruszyła ta hmm, licytacja, ta gorączka przed wyborczych li, licytacji? Znaczy i, i Kosiniak-Kamysz, i wcześniejsi liderzy Piechociński, PSL-u, a zwłaszcza Donald Tusk znani są z tego, że y, po, po czasie, po swojej szansie, jaką mieli od historii, od wyborców, lubią dużo obiecywać, Nikt tyle ci nie obieca, ile, ile Platforma Obywatelska. W związku z tym, a jak te obietnice się kończą, to wszyscy przekonaliśmy się na podstawie wieku emerytalnego. Obiecywali, że nie ruszą wieku emerytalnego. Po czym, jak wygrali wybory, podnieśli wiek emerytalny. To samo było, jeżeli chodzi o OFE. Obiecywali, że tutaj nic złego w tym względzie nie zrobią, 150 miliardów, od tak sobie zostało Polakom zabrane. Podobnie było z VAT-em 22%. Byliśmy ponoć zieloną wyspą. Pamiętam tą konferencję prasową Donalda Tuska, za plecami miał Polskę jako zieloną wyspę. Nagle stwierdził, że mimo tego, że jesteśmy zieloną wyspą, to musimy podwyższyć podatki z 22%, pod, pod, podwyższać VAT z 22% do 23%. W związku z tym ja w ogóle nie przywiązuję. Wagi do, do, tego, do tego w tej chwili obiecywania, ścigania się z prawem i sprawiedliwością na obietnicy, dlatego, że mieli swój czas. Rządzili 8 lat. Osiem lat rządzili i nie, nic w tym względzie nie zrobili. Ja teraz słyszę, że kwota wolna od podatku. Donald Tusk gdzieś tam opowiada jakieś propozycje, że 60 tysięcy w tej chwili. Wiecie Państwo, ile wynosiła kwota wolna od podatku na koniec 2015 roku, jak Donald Tusk kończył, jak oddawał władzę. Właśnie. Ewa Kopacz, bo on wtedy był w Brukseli. Ta kwota wolna od podatku wynosiła, uwaga, 3000 zł. To, o czym on teraz mówi. Ja chyba. Prawdopodobnie... No, ale to chyba raczej Prawo i Sprawiedliwość powinno powiedzieć, że oto odniosło sukces, bo zmieniło sposób myślenia tych, których nazywa samo liberałami. No. Ja, bym, ja bym się z tego cieszył, gdybym wierzył w to, że zmieniliśmy ich mentalność. Że zmi... To naprawdę bym się cieszył. Natomiast w tej chwili ja po prostu w to nie wierzę, dlatego że mieli, yy, mieli swoje lata rządzenia, 8 lat rządzenia, gdzie twierdzili, że oddają stan budżetu państwa w, w doskonałym stanie prawu i sprawiedliwości, a kwota wolna od podatku wynosiła 3000 zł. To myśmy podnieśli kwotę wolną od podatku, uwaga, do tysięcy zł. W związku z tym no, opowiadanie teraz takich, moim zdaniem, derdymałów przez Donalda Tuska, że on podniesie do 60 tysięcy jest po prostu niewiarygodne. No, to, to, to... Bardzo bym chciał, żeby oni zmienili swoją mentalność, natomiast ja sądzę, niestety, że ich mentalnością jest mentalność wypowiedziana ostatnio tutaj przez posła miejscowego Witolda Zębaczyńskiego. Ale no nie cytujemy dosłownie. Nie, nie absolutnie. No to, to już jest poziom bezpodbudki z piwem albo i gorzej, ale on wtedy powiedział szczerze. To jest ich program, ten wulgaryzm, to jest ich, ich program, w związku z tym nie dajmy się czarować, że coś poważnego, no dobrego dobrze, dla Polaków Wojewodo, mają na myśli. Ale z drugiej strony, oczywiście tutaj słyszymy, że są kontrpropozycje również odnoszące się do tych programów y, społecznych, socjalnych, które przez długie lata do 2015 powiedzmy były swego rodzaju tabu y, gospodarczym. Ale z drugiej strony też słyszymy ostrzeżenia, no Prawo i Sprawiedliwość przesadza. To nas doprowadzi do, do ruiny. No tak. No, ja pamiętam tą dyskusję na 500 plus nad no 500+, plus w 2015-16 roku, kiedy rząd pani premier Beaty Szydło wprowadzał 500+, plus, no to ci sami ludzie, ekspresji z Werbis, ja mogę ich wymienić tutaj, począwszy od Petru, skończywszy na innych super hiper ekonomistach, twierdzili, że to doprowadzi do upadku budżetu państwa, że to jest drenowanie państwa, że to doprowadzi do katastrofy budżetowej, finansowej. Nie słuchano w ogóle tych ekonomistów, którzy twierdzili, że przekazanie środków Finansowych Polakom. Pierwszy rad po 1989 roku, bo tak de facto w 1989 roku był Balcerowicz, za którego oszczędzano kosztem najuboższych, kiedy firmy padały, kiedy bezrobocie szalało. Później rządy państw, rządy różnego rodzaju ugrupowań politycznych sprowadzało się tego, żeby wspierać klasę tą najbogatszą albo średnią, prawda? Dopiero po w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, to dopiero w ten czas doprowadziło do tego, że zauważyło w ogóle tą niesprawiedliwość od 1989 roku, że ta klasa, która najwięcej wypracowuje PKB, bo to jest klasa Polaków, czy grupa Polaków, która ma najmniejsze, najniższe zarobki, ale tak de facto, biorąc pod uwagę odprowadzane podatki, to ona najbardziej Najwięcej zasilała budżet państwa, że im się też coś od państwa należy. Dopiero w 2015 roku przyszedł ten moment sprawiedliwości, i co wtedy mówili nasi ekonomiści? I co dzisiaj jest widoczne w gospodarce, że strumień finansów przekazany właśnie tym osobom, które były zawsze niedoceniane, spowoduje wzrost popytu wewnętrznego, co spowoduje z kolei nakręcenie koniunktury gospodarczej. Dokładnie to obserwujemy. To, że w tej chwili mamy wpływy do państwa, właściwie dwukrotność budżetu. 2015 roku, kiedy 200 miliardów możemy dać przedsiębiorcom, bo możemy, bo stać jest nas na to, kiedy możemy robić zakupy uzbrojenia na gigantyczną skalę, bo jest wojna, na to wszystko jest nas stać. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że odpowiednio stymulujemy gospodarkę. między innymi No właśnie, tymi... panie wojewodo, ale czy to, nie czy to nie przesada? Pytają niektórzy. 26 miliardów złotych dodatkowo tyle ma kosztować podniesienie między innymi 500 plus do 800 złotych plus, plus darmowe leki, plus jeszcze darmowe autostrady. No sytuację wysokiej inflacji ciągle jeszcze mamy. No, mamy też, niektórzy mówią ciągle jeszcze tlący się ten kryzys światowy gospodarczy. Czy to jest dobry czas na, na takie otwieranie szeroko kasy? To ja byłem na kongresie, słuchałem ekspertów. To wszystko jest naprawdę precyzyjnie wyliczone. To nie jest propozycja na rympał obliczona na efekt wyborczy, chociaż wiadomo, idą wybory i, i, i trudno nie wiązać jednego z drugim. Ale to nie jest tak, że ktoś coś rzuca, tak jak Donald Tusk, kwota wolna od podatku 60 tysięcy. Zero wyliczeń, zero czegokolwiek, tylko jego chcieństwo, prawda? Mimo tego, że mógł to zrobić przez 8 lat swoich rządów. Tutaj mamy wszystko wyliczone. Dlaczego właśnie te 8

Wchodzi od 1 stycznia 2024 roku. Dlaczego, przepraszam, wchodzi, jeżeli wygracie wybory? No tak, no mam nadzieję, że Polacy słuchają uważnie i potrafią zróżnicować program, jakim w tej chwili operuje Prawo i Sprawiedliwość, to gigantyczne przedsięwzięcie w Warszawie. 5 tysięcy ludzi, 12 paneli, to takich naprawdę z ekspertami, i myślę, że ludzie to widzą i doceniają, i myślę, że oddadzą swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, bo Konkurenci nie mają żadnego programu, albo program Zębaczyńskiego, wykrzyczany czy, czy, czy wypowiedziany tutaj w opolu na nieszczęście wielu ludzi. Proszę zwrócić uwagę, nikt z jego liderów go do tej pory nie potępił za te słowa. No to dobra, też jest ale, znamienne. Y, panie Wojewodu, myśli Pan, że ta przedstawienie tej propozycji y, będzie widoczne w sondażach w najbliższym czasie? Myślę, że będzie widoczne w tym dniu, kiedy będziemy mieli wybory, bo naj, naj, najbardziej weryfikującym sondażem jest wieczór wyborów. To samo Michał Kobosko niedawno tutaj mówił. Myślę, że, że to w ten czas, tak jakby będzie, będzie jednoznaczne dowiedzenie tego, że nie ma innego ugrupowania w tej chwili w Polsce, które oferowałoby Polakom rozsądny dobrze opracowany, dobrze dopracowany program na kolejne kadencje, program doganiania tak de facto Europy Zachodniej, bo ciągle przewijało się to, że tak de facto w naszym ośmioleciu rządów myśmy już przegonili w tym wyścigu PKB. Czyli tak jakby dobrostanu życia mieszkańców, przegoniliśmy już Portugalię, przegoniliśmy Grecję, w tej chwili niewiele punkcików zostało nam do Hiszpanii, po Hiszpanii zostały nam Włochy, no i, i, i do tej pory nieosiągalne rzekomo Niemcy, a jak mówił pan premier Mateusz Morawiecki na konwencji, ale też słyszałem tą wypowiedź osobiście w mediach dwa tygodnie temu, lider brytyjskiej partii pracy, powiedział, że jeżeli dalej Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, jeżeli Polska będzie się tak rozwijać, a rozwija, a Wielka Brytania tak, jak ona się rozwija, no to w 2030 roku spodziewana jest, niestety dla Brytyjczyków, a oczywiście stety dla nas, zrównanie PKB Polski i Wielkiej Brytanii. No to dla mnie tego typu wypowiedź osoby niekoniecznie chętnej Polsce i polityce polskiej, no to jest taką najbardziej chyba wymierną i obiektywną. Wojewoda Polski i zarazem pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w regionie, Sławomir Kusow, jest dzisiaj naszym gościem, a za chwilę ciąg dalszy tej rozmowy. Pani Wojwodo, no, skoro wybory, to też i personalia, listy. Coś już wiadomo? W jakim składzie Prawo i Sprawiedliwość wystartuje w naszym regionie do tego wyścigu mm, wyborczego? Yy, w mocnym składzie. To mogę a zagwarantować, tak. bo jak patrzymy na tą scenę polityczną, o polską scenę polityczną, to ja powiem szczerze. Że serce moje się raduje. Pomimo tego, że konkurencja będzie prawdopodobnie nieprawdopodobna, jeszcze nie było takich wyborów, gdzie na prawej stronie sceny politycznej, tutaj w Opolu, na Opolszczyźnie, było tak wielu kandydatów, którzy noszą potencjalną buławę poselską w Tornistrach. Mógłbym tutaj wymieniać, ale myślę, że słuchacze lepiej niż ja wiedzą, kto pretenduje do tego, ażeby, ażeby ubiegać się o mandat poselski. Mnie jedno cieszy. Ja już jestem dojrzałym politykiem i wiem, że oczywiście m, ogromną rolę odgrywają osoby. Natomiast to y w ilości jest siła, w ilości tych mocnych osób. My tych osób, jak policzę sobie tak z grubsza, to mamy już w tej chwili około siódemki, a może nawet ósemki. Jeszcze nie wiadomo, co będzie z europarlamentarzystami, bo możliwe, że oni też dostąpią do tego zaszczytu, żeby zasilić drużynę krajową. W związku z tym robi nam się nieprawdopodobnie mocna drużyna, jeżeli chodzi o start Zjednoczonej Prawicy, bo takie mam nadzieję, że to będzie w ramach Zjednoczonej Prawicy, tutaj z Okręgu Opolskiego, a konsekwencje jakie? Jak mocna lista, to więcej mandatów. Jak więcej mandatów, to liczniejsza reprezentacja w Sejmie. I w to gramy. I w to gramy. Na razie, panie wojewodo, jest tak, że Marcin Paladę, taki znany socjolog, który przygląda się sondażom, szacuje, że Prawie Sprawiedliwość może liczyć w regionie na 4-5 mandatów. No. no ja z sondażami, z sondażowniami nie rozmawiam, robię swoje. I jak obserwuję koleżanki i kolegów, to oni też robią swoje. Ciężko pracują. W tej chwili, no, proszę mi wierzyć, myślę, że mieszkańcy województwa opolskiego to zauważają. Nie ma uroczystości, nie ma jakichś tam spotkań w terenie bez udziału przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To zaprocentuje. To, to zaprocentuje może nie jeszcze w tych najbliższych sondażach, ale to zaprocentuje tak, jak wcześniej mówiłem, w tym ostatecznym sondażu. W dniu wyborów, w wieczór wyborczy okaże się, że mm, zwiększyliśmy swój stan posiadania w, w województwie opolskim. Tego oczekuję, bo praca, praca to, to jest zawsze tak, no praca zawsze procentuje. To, to nie, nie ma... A, a tym ambicją Prawa i Sprawiedliwości zaszkodzić może na przykład jednoczenie się PSL-u i partii Szymona Hołowni? To, to no taka już, podobno trzecia droga. Nie chcę być złośliwy, ale ZDZ, PSL już kiedyś był zjednoczony, bo to było zjednoczone y, stronnictwo. N nie chcę odnosić się złośliwie do, do konkurentów politycznych. Oni w tej chwili walczą o to, ażeby żeby osiągnąć jakikolwiek przyzwoity y, wynik, mm. i niech walczą. Bardziej byłbym zadowolony z tego, żeby coś pokazali, jakieś pomysły konkretne, żeby Polacy mogli wybierać nie tylko w. W osobach nie tylko w jakimś za, zaciekłości czy zaciętości ostrości języka, ale rzeczywiście w ofercie dla Polski. Myśmy przedstawili, myśmy wyłożyli kartę na stół w Warszawie. A ile za Na pięć miesięcy. No do ale to, powiem tak. To jest program. W ogóle idea tego spotkania, tej dwudniowej konwencji, był taki, ta, była taka, że podsumowaliśmy rozmowy Polaków. Posłowie się rozjechali po Polsce. Byli tutaj pan Przemysław Czarnek, pan minister Czarnek pani Zalewska, pan Czarnecki, no wielu, wielu posłów było tutaj na spotkaniu z mieszkańcami Województwa Opolskiego, tak było w całym kraju i zebrali wsad do kotła, do, tego, do tej dyskusji warszawskiej. Tam eksperci to obrobili i wyłożyli na stół. Powiedzieli, proszę bardzo. Prezes podsumowując to powiedział, ok, na dzień dzisiejszy mamy 800+, plus, mamy bezpłatne leki po 65 rokiem do 18 roku życia i mamy bezpłatne autostrady. Ale prawdopodobnie w czerwcu będzie drugi etap konwencji, gdzie będziemy mogli powiedzieć, co jeszcze, bo te spotkania nie, nie skończyły się w tym momencie. To jest dalej rozjazd posłów i dyskusje z Polakami. Jeżeli pojawią się od Polaków kolejne postulaty, to wyłożymy kart na stół również w czerwcu. Polacy mogą liczyć na jedno, że po zebraniu od nich tych wszystkich ich potrzeb. My te wszystkie potrzeby zrealizujemy, bo jesteśmy w tej chwili, jak pokazała Platforma w 2007, 2014 czy 2015, jesteśmy jedyną wiarygodną partią w Polsce, która to, co mówi, to robi. Mniej lub bardziej udanie, jeżeli chodzi o mieszkanie. mieszkanie Asystentom, program Mieszkanie Plus. Przyznaliśmy się, nie wszystko wyszło. Ale pozostałe elementy programu, po prostu dla Polaków, to co, sobie, to co obiecaliśmy Polakom, w 2015 roku my po prostu realizujemy. Dziękuję za rozmowę. Cała rozmowa na radio.opole.pl